Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Na początek prognozy mamy ostrzeżenie dla kierowców. W nocy na wschodzie i na południu kraju znowu będzie mglisto. Lokalnie widzialność może być ograniczona tutaj zaledwie do około 200 metrów. A do tego w nocy prawie wszędzie ma jeszcze padać. Bez opadów tylko na Dolnym Śląsku. Poza tym popada deszcz przejściowo w regionach podgórskich, gdzie będzie stopień poniżej zera. Opady i mgły mogą być marznące, więc na drogach ślisko. Jutro rano mgły utrzymają się tylko w regionach podgórskich, ale będzie nadal dużo chmur, chociaż stopniowo od północy niebo ma się wypogadzać. Najwięcej przejaśnień będzie na północnym zachodzie. Poza tym im dalej na wschód, im dalej na południe, tym jeszcze sporo chmur i miejscami może popadać słaby deszcz. W drugiej części dnia na południu wciąż będzie pochmurno i miejscami tutaj słabo popada. W górach to nie tylko będą opady deszczu, ale też przejściowo śniegu. Natomiast im dalej na północ, tym ma być więcej przejaśnień, a najwięcej słońca ma być w ciągu dnia na Pomorzu, na Kujawach i na Warmii. No i wciąż będzie ciepło od 5 do nawet 9 stopni. Wiatr jutro będzie umiarkowany, w pasie od wybrzeża po Podlasie nawet chwilami porywisty, do około 50 km na godzinę, a ciśnienie po południu zacznie rosnąć. W piątek najładniej będzie na zachodzie. Na wschodzie miejscami spadnie deszcz, który będzie się zamieniał w deszcz ze śniegiem, a nawet w sam śnieg. Tam też silniej powieje, do około 45 km na godzinę. W górach porywy do nawet 90 km na godzinę. W sobotę na północnym wschodzie po centrum opady deszczu, wieczorem przechodzące w śnieg z deszczem i śnieg na drogach, więc będzie ślisko. Ale śnieg spadnie też na południowym wschodzie i tam opady mogą być dość intensywne. Szczegółowe informacje oczywiście wieczorem. Do zobaczenia.